Największą atrakcją tegorocznego Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Książu mają być pierwsze florystyczne Mistrzostwa Polski. Ze względu na roboty drogowe w Wałbrzychu i Świebodzicach, gości festiwalu czeka sporo utrudnień komunikacyjnych. Na pewno będzie mnóstwo kwiatów. Oprócz 26 tysięcy tulipanów na tarasach w unikalnych odmianach i kolorach, będą także dosadzane rododendrony i irysy. My dosadziliśmy około 1000 tulipanów tych tematycznych, także to będziemy też pokazywać, natomiast ze względu na pogodę część tych tulipanów będzie no, niestety już przekwitnięta, za to będzie kolejny tulipany, który dosadziliśmy. Pierwsze florystyczne Mistrzostwa Polski rozpoczną się 30 kwietnia i potrwają do 1 maja. Pierwszego dnia floryści będą przygotowywać swoje ekspozycje, a drugiego będą je podziwiać zwiedzający. W tym roku będzie więcej kwiatów i więcej udekorowanych sal. Przyjadą wszyscy floryści, którzy dotąd współpracowali z książem. Kwiaty będą na przedzamczu i na dziedzińcu honorowym. Zwiedzający będą mogli zagłosować na najładniejszą kompozycję przez internet. Tematem przewodnim w tym roku będzie Orient. To w kontekście bardzo zacnych gości, ekspertów z dziedziny bonsai. W tym roku będziemy mieli gości z Czech, Słowacji, Brazylii, Portugalii, Włoch i Korei Południowej, więc w zasadzie cały świat ten bonsajowy do nas zjedzie. Czekamy jeszcze na potwierdzenie gości. Być może będziemy gościć dyrekcję Ogrodu Botanicznego w Szanghaju. Na to jeszcze wciąż, na to potwierdzenie czekamy. Nowością mają być warsztaty florystyczne dla dzieci prowadzone przez samych mistrzów. Będą zajęcia z hortoterapii, orientalne pokazy taneczne, walki rycerskie i koncerty. Ja się bardzo cieszę z tego, co udało nam się zmienić na dziedzińcu honorowym, bo zawsze dla mnie to był taki najsłabszy element tego festiwalu. Bardzo mi zależało na tym, żeby było to rzeczywiście pierwsze wrażenie. I w tym roku po raz pierwszy na dziedzińcu honorowym nie będzie stoisk handlowych. Cały dziedziniec został oddany florystom. Tam będą specjalne prezentacje florystyczne. Na głównym dziedzińcu będą prezentacje połączone kwiatów i pojazdów. To będą pojazdy nowoczesne, to będą pojazdy ze stada ogierów, czyli bryczki, ale nawiązaliśmy również współpracę z Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz i będą też pojazdy właśnie z tego muzeum, czyli pojazdy zabytkowe. Każdy z florystów dostanie swój box, gdzie będzie mógł prezentować jakby swój pomysł na to, jak te pojazdy w połączeniu z kwiatami powinny wyglądać. Będzie też rozszada, jeśli chodzi o domki wystawców na przedzamczu. Znikną z drogi dojazdowej do stada ogierów, bo rok temu handlowcy skarżyli się, że mają tam mniejszy zarobek, ponieważ ruch był niewielki. Poruszanie się mają zwiedzającym ułatwić mapki i duże mapy umieszczone na drodze. Ale organizatorzy musieli sobie postawić pytanie, co zrobić, żeby goście nie ugrzęźli w gigantycznym korku w związku z robotami drogowymi w Szczawienku i w Świebodzicach. W związku z tymi remontami, które mają miejsce i w Wałbrzychu i w Świebodzicach, bo tutaj też mówimy o remontach na drodze dojazdowej od strony Strzegomia do Świebodzic, to też będzie miało znaczący wpływ na to, co się tutaj dzieje. Przygotowaliśmy taki poradnik, jak najłatwiej i najlepiej do nas dotrzeć. I teraz tak, jeśli chodzi o południe, czyli Wałbrzych, Płocko, Czechy, wszyscy ci goście, którzy wjeżdżają do zamku od strony Wałbrzycha, tutaj sugerujemy, żeby skorzystać tak jak w zeszłym roku przy parkingu przy centrum handlowym Oszonka Storama. Stamtąd będą jeździć autobusy do zamku. Częstotliwość tych autobusów jest przewidziana na nie rzadziej niż 30 minut. Natomiast no, tutaj też dużo zależy, jak one po prostu sprawnie będą w stanie przejechać do zamku i wrócić do centrum handlowego Oszon. To nie będzie PK, to będą prywatne busy oznaczone logiem festiwalu, będą odjeżdżać spod Oszon, nigdzie po drodze się nie zatrzymywać i dojeżdżać bezpośrednio przy parkingu głównym, tam gdzie w zeszłym roku był przystanek. Ciekawe rozwiązanie wprowadzono od strony Świebodzic. Dzięki zgodzie Dyrekcji Lasów Państwowych od bramy parkowej z lwami w Świebodzicach również będą kursowały prywatne busy wożące turystów przez park w okolice stada książ. Jeśli chodzi o stado, to w tym roku ustalono, że jego pracownicy będą pobierać opłatę parkingową przy wyjeździe, a nie przy wjeździe na łąki, żeby uniknąć ogromnych korków. Jak mówią organizatorzy, najlepszym rozwiązaniem dla Wałbrzyszan będzie po prostu spacer od pętli autobusu numer 12. Parkingi na łąkach będą jak poprzednio, ale nie są rekomendowane ze względu na utrudnienia. Ósemka dojedzie do parkingu głównego w parku. Autokary i busy nie będą wpuszczane na ulicę Piastów Śląskich. Będą mogły parkować na centralnym parkingu. Organizatorzy mają zatwierdzony przez policję specjalny program organizacji ruchu. Od 30 kwietnia będą zmienione znaki drogowe. Rok temu imprezę odwiedziło ponad 40 tysięcy osób. W tym roku sprzedano już ponad 1000 biletów drogą internetową i ten sposób rekomendują organizatorzy, żeby uniknąć stania w kilkugodzinnych kolejkach do kasy. Bilet internetowy jest tańszy od tradycyjnego i będzie można go kupić nawet rano, tuż przed imprezą.